Choć do walki o meczowe zwycięstwa w drugiej edycji Vulcan Cup stanęli kilkuletni zawodnicy, z małych miejscowości takich jak choćby Kłomnice, Przyrów czy Kruszyna, nie znaczy to jednak, że w hali sportowej w Mstowie brakowało sportowych emocji. Wręcz przeciwnie, zawodnicy walczyli od pierwszej do ostatniej minuty, czasem nie zważając na wynik, choć na pewno każdy z nich chciałby jego zespół wygrał. Ale jednak dla nich przede wszystkim liczyła się sportowa rywalizacja. Na trybunach natomiast najwierniejsi kibice, czyli rodzice, opiekunowie młodych zawodników, ale i oni sami w czasie relaksu i oczekiwania na kolejny mecz. Obok gospodarz gminy Mstów Tomasz Gęsiarz, który piłkę nożną kocha, bo sam przez wiele lat był piłkarzem. To dla mnie jest naprawdę wielka radość, widząc tak młodych chłopców, zawodników, którzy rywalizują. Tak naprawdę chodzi o dobrą zabawę, o sportowy tryb życia, bo przecież sport to zdrowie, także już kolejna edycja, druga Vulcan Cup. Mam nadzieję, że nie ostatnia, jestem pewien, że nie ostatnia, także fajna rywalizacja i dobra zabawa. Mamy obiekty, które myślę spełniają standardy XXI wieku, także spokojnie można rywalizować na naprawdę wysokim poziomie. Amen. Po sportowej walce przyszła pora na wspólne zdjęcia w pamiątkowych koszulkach, które trafiły do wszystkich zawodników. Oczywiście okazałe puchary i medale, które organizatorzy przygotowali dla każdego uczestnika. Rzecz jasna także nagrody rzeczowe i radość tych, którzy po raz kolejny wsparli finansowo to wydarzenie, które miejmy nadzieję już na stałe wpisało się w kalendarz sportowych wydarzeń dla najmłodszych. Ja jestem bardzo zadowolony, kiedy widzę dzieciaki, które uprawiają sport w piątek, wieczorem, już zwłaszcza ściągnąć dzieciaki w dzisiejszych czasach, to jest ewenement. Natomiast bardzo się cieszę, że one uczestniczą już drugi raz w tych zawodach i liczę, że tych edycji będzie coraz więcej. Bardzo się cieszę, że coraz więcej przedsiębiorców z naszego okręgu, z powiatu, ze starostwa uczestniczy we wspieraniu takich inicjatyw i jest to bardzo budujące. 50 lat temu byłaby dobra i pewnie 50 lat temu takich koszulek nie było. No i bardzo bym się cieszył, jakbym ją miał, ale to sobie zabiorę, bo mojej wnuczce dam i może będzie kopać piłę. A tu tacy zacni sponsorzy, że aż miło popatrzeć, że udało się skompletować taki fajny skład. Także cieszę się, że impreza po raz kolejny się odbyła. Myślę, że we Mstowie możemy liczyć na pana wójta Tomka zawsze. Dziękuję wszystkim sponsorom, ale dziękuję też panu redaktorowi Pietrzykowskiemu, który tą inicjatywę tu jakoś zmaterializował i dało mu się tych wszystkich sponsorów zebrać w jedno miejsce. To jest ważne, żeby młodzi ludzie nie musieli rywalizować o pierwsze miejsca. Tu nikt nie był wyróżniony, ale wszyscy dostali nagrody. Dzieci, młodzież, to kochał Jan Paweł II. I to, że tutaj się spotykają i rodzice, i mamy, i tatusiowie, i trójka dzieci. Tato, idziemy za tobą, bo nasz tam współbrat gra przed chwilą na meczu. Fantastyczna atmosfera. Może nie jest za dużo tutaj rodziców, no ale przede wszystkim jest młodzież, która jest chętna. Jak jest młodzież, to i nie może zabraknąć Krzysztofa. Pan Tomek jak zwykle zawsze prosił, Krzyśku, jest taki fajny turniej, może byś wspomógł. Jestem, proszę Państwa, zawsze to co dla dzieciaków, jestem otwarty, chętny, a przede wszystkim mamy to, co jest najważniejsze, rodzina. No i cóż, mogło mnie tutaj nie zabraknąć. Jak obiecują organizatorzy i sponsorzy, kolejna edycja Vulcan Cup już w 2024 roku. Być może nawet wiosną, bo jak mówią, szkoda czekać, aż rok, patrząc jak świetnie bawili się młodzi sportowcy.